Optyka geometryczna, soczewka skupiająca i zwierciadło wypukłe. Wszystko wyjaśni się na rysunku. Będziemy mieli znaleźć w jakiej odległości od bańki, bańki szklanej, która jest zwierciadłem, ponieważ zwierciadłem wypukłym, ponieważ jej powierzchnia zewnętrzna odbijać będzie światło. I w jakiej odległości od bańki powstanie rzeczywisty obraz tego źródła, który znajduje się na osi optycznej, a więc oś optyczna, ta, na niej soczewka skupiająca o ogniskach F1, zaznaczyłem je kolorem czerwonym, ogniskowe odpowiednio F1 małe, F1 małe, i w odległości 35 cm, czyli 3,5 ogniskowej, znajduje się punkt A, punkt świecący. Rysujemy dwa promienie wychodzące z tego punktu. Po przejściu przez soczewkę te promienie dadzą obraz rzeczywisty. Obraz pozorny powstałby wtedy, gdyby punkt A był bliżej niż F1 soczewki. Obliczamy, wychodząc z równania soczewki, odległość obrazu od soczewki to jest 14 cm, czyli trochę więcej niż. F1, które jest równe 10 cm A Tu powstaje, powstałby obraz rzeczywisty, punktu A, w odległości Y1. Zwróć uwagę, X1 Y1 dotyczą soczewki. Za chwilę będzie zwierciadło i wskaźniki będą odpowiednio X2Y2. I gdybyśmy mieli w zadaniu tylko soczewkę, to problem. Został przez nas rozwiązany. Ale autor skomplikował sytuację i powiedział, że umieszczono bańkę szklaną, bombkę szklaną. W taki sposób, że środek bombki znajduje się na osi optycznej, a jej powierzchnia odbijająca znalazła się idealnie w ognisku soczewki F1. Mamy promień bańki szklanej R ogniskowa zwierciadła wypukłego jest równa połowie r wziętej ze znakiem minus bo zwierciadło wypukłe I teraz gdy przyjrzymy się promieniom biegnącym ku punktowi A' napotykają przeszkodę i ulegają odbiciu spotykają się one w punkcie A bis Abis jest obrazem rzeczywistym punktu A. Gdy przyjrzymy się, się teraz tej sytuacji, to obraz rzeczywisty Abis staje się przedmiotem dla zwierciadła wypukłego i jego obraz, obraz pozorny, znajduje się po drugiej stronie powierzchni zwierciadła. Jest to punkt A Wprowadzamy oznaczenia odległości związanych teraz ze zwierciadłem, wypukłym, odległość A to Y2, ABIS to X2 i Y2, zauważmy, będzie równe F1 minus Y1. Jak podstawimy Y1, otrzymujemy taki wzór i minus 4 cm bo A' jest obrazem pozornym, dlatego Y2 jest ujemne. Korzystamy z równania zwierciadła kulistego, wyznaczamy x2, podstawiając dane, i znajdujemy odległość od baniki, w której powstał obraz tego źródła. Źródła świecącego a odległość abis, czyli x2. I polecenie drugie. Jaki ogólny warunek musi spełniać odległość przedmiotu od soczewki, czyli x1, aby powstał obraz rzeczywisty leżący między zwierciadłem a soczewką, czyli nie może być X2 większe od F1 albo mniejsze od 0. Co zapisujemy? Taka jest ogólna zależność. No ale żeby udzielić precyzyjnej odpowiedzi, to do X2 wstawiamy ten wzór, przekształcając go, tu sprowadziłem licznik i mianownik do wspólnych mianowników, które się upraszczają, otrzymujemy taką dosyć prostą zależność, ten ułamek. I ten ułamek musi być maksymalnie równy F1. Zwróć uwagę, że F1 kwadrat i F1 uproszczą się. I otrzymuję taką zależność. Tu już piszę x minimum, x1 minimalna. No to z tej zależności wyznaczamy x minimalne 30 cm, czyli 3 ogniskowe. Jeśli A znajdzie się w tym trzecim ognisku 30 cm, to jeszcze obraz rzeczywisty znajdzie się pomiędzy powierzchnią zwierciadła a soczewką.